Niestety nie ma Polaka, rodaka Grzegorza Krychowiaka. No ale... Siemanko, cześć, cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice w pierwszym TOTS Pack Openingu, przynajmniej jeżeli chodzi o mój kanał. To jest właśnie Team of the Season So Far Pack Opening. I to, mogę zaznaczyć, jest udowodnione naukowo. Amerykańscy naukowcy to potwierdzają, że jeżeli teraz zostawisz łapkę w górę, szanse zwiększasz swoje na trafienie właśnie jakiejś karty Team of the Season. Także jeżeli tylko chcesz ją trafić, doskonale wiesz, co musisz zrobić. Ale moi drodzy, tylko dzisiaj kumulacja, łapka w górę plus subskrypcja równa się trafiłeś karty Team of the Season prawie. A jak wiemy, prawie robi małą różnicę, także jeżeli chcesz, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, już teraz bez zbędnego przedłużania odpalamy Ultimate Team. No i zobaczymy, co tu też się będzie działo, moi drodzy państwo. Witam, witam i ekrany, proszę, jakieś to się ładuje, jak długo wytrzymają serwery. I oto oni, Piqué, Gomez, Zaha. Aha. Chyba im serwery padły. Chyba nic z tego nie będzie, także no cóż, dziękuję bardzo, to wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli on wam się podobał, doskonale wiecie co zrobić, koniecznie dawcie łapkę w górę. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć! Oho, jesteśmy, moi drodzy, witam serdecznie. No dobra, na szybki początek sprawdźmy sobie właśnie te nasze zadania, które tutaj mamy i jakich zawodników dzięki nim można uzyskać. Pierwszy jest Luis Figo na wypożyczeniu, później Sokrates również na wypożyczeniu. Tutaj trójeczka, Hagi młodziutki, Agudelo i Elionusi. O, sprawdźmy w takim razie, kto jest dalej. Tutaj nikt i tutaj Mario Götze 90. On mi trochę przypomina Dawcza tak w ogóle. No patrzcie, Götze to taki Dawczo, nie? Ale zobaczmy, kto jest dalej. Pedro wspomniany, zresztą już to widzieliśmy, tak? I ostatni Samuel Umtiti. Jest super, no to cóż, 7 paczek odłożonych, ale ich wszystkich tutaj dzisiaj nie otworzymy, bo mamy 12 tysięcy FIFA points. Jezus Maria, na początek. I lecimy z tymi paczkami. Złota paczka piłkarzy Prime. Tu jest to, tu jest to. A tu już są te paki? One tak nie wyglądają. No dobra, spróbujmy, jak to jest niby ta paczka, chociaż coś mi się nie chce wierzyć. Ale no zobaczmy, nie no, wskoczyła, ale powinna być... Nieważne. O tym zapomnieli, ale to... Nie ma żadnego tego, ale uwaga, moi drodzy, zaczynamy od ekranów. Nie ma walkoutu, jest ekran. Lewe skrzydło, Manchester United, już od razu Anthony Martial na początek. Zwykły team. Co to jest za ekran ładowania? O co tutaj chodzi? Próbuj raz jeszcze, wiecie, to pokombinować, bo nie wiem, może tam jakieś są, macie jakieś sposoby właśnie na to, co zrobić, żeby oszukać FIFA i trafiać dobrych zawodników w paczkach? Dajcie znać również w komentarzu. No cóż, sklep nam chodzi jak chodzi, także szybciutka przerwa na ogłoszenia zwykłego kibica, moi drodzy, bo również dzisiaj na kanale BetClick Polska pojawił się film z moją skromną osobą oraz Unitedem i wspólnie wybieraliśmy sobie naszą drużynę Team of the Season. Także serdecznie zapraszam was, żebyście już teraz zobaczyli małą zajawkę. No to czas wybrać najlepszą drużynę sezonu. Zwykły, czy jesteś gotowy? A tak, 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 bardzo przepraszam, po prostu no tyle obowiązków, tak jestem zapracowany. Ale na wybór naszej jedenastki sezonu to zawsze znajdę czas. Także co, lecimy z tymi totsami, panie kolego? Totsy totsami, no ale Białoruś gra dalej. Ja myślę, że warto tam wejść w komentarzu, link do całości tutaj też w rogu gdzieś się pojawi, także jak macie ochotę, zapraszam serdecznie i tam w komentarzu na kanale, przypominam, BetClick Polska, napiszcie swoją jedenastkę Team of the Season, a tymczasem nie wiem, co mam robić, czy otwierać dalej, czy oni są w tych paczkach, czy nie ma, no halo, halo Kanada, jak to, tu teraz jest ładnie, teraz w końcu coś się tam załadowało, Włochy, bramkarz, Torino, jak my lubimy wszyscy tego pana, Sirigu, witam, Sirigu, wy wiecie jak się to czyta, ja się tylko domyślam, dalej jedziemy, halo, moi drodzy państwo, i co tam też się świeci, Kolumbia, napastnik, Falcao, ladies and gentlemen, cześć, kolejna paczka, ja nie wiem czy ja dobrze robię, czy źle, że to otwieram, ale gdzieś tam miałem 12 tysięcy FIFA points na takiej karcie podarunkowej dostęp, mówię, przelew tu, dawaj, pik, 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 niech idzie i zobaczmy, moi drodzy. O, będzie walkout, tu, Chorwat, środku pomocy, to jest Rakitic, mówię, Modric, Rakitic 86, no będzie w golfa mi, tu Bale'a mi będzie robił Rakitic, widzieliście go? Kolejne ekrany, kolejny, bez walkoutu, jeden już za nami, także nie można za dużo wymagać, a tymczasem, pik, Ford. Borja Iglesias.
Iglesiasa to ja jednego znałem. I to nie był Borja, bo to był Enrique. Bailamo, tararira tatarita, bailamo. Szymanowski do sprzedaży, idzie szybciej. A ja chcę to co w paczce, tarara. I zobaczmy, może FIFA mi go da. Dziękuję Państwu serdecznie za wszystkie pozytywne komentarze odnośnie mojego śpiewania. A tymczasem, dobra FIFO, dawaj, koniec żartów. To jest ten czas. Give me toc. Po cichutku teraz, żeby tam nie przestraszyć nikogo. Na tych, nie, Fifie, co to, to upychają do paczek tocy, to żeby ich nie poprzestraszać. Teraz po cichutku tak będziemy robić, dobra? Wracam do tej, patrz. 600 FIFA points kolejne leci, tak? Cichutko. Zobacz, po cichutku. Nie no, beznadziejnie, to nie da się tak. Dalej lecimy. Już nie mam tych najdroższych paczek za 600 FIFA pointsów. Wszystko poszło. To co, otwieramy to za 350, a co mi zostało? 14 mi zostało. To jest, chyba będzie poradnik, jak fajnie wydać 12 tysięcy FIFA points. No ale zobaczymy, nie ma się co załamywać, moi drodzy. Tutaj naprawdę może się wydarzyć coś dobrego. Jak nie u mnie, to mam nadzieję, że u was. To się chyba w ogóle nie opłaca tych paczek, tak? Kapa. I tu się z tobą, FIFO, zgodzę. Kapa! Te paczki są kapa! Jak w ogóle cały ten pack opening do tej pory na Team of the Season so far? Przypominam, gdzie jesteście i co tutaj robimy. Poradnik, jak fantastycznie wydajemy 12 tysięcy FIFA points. Ale uśmiech! Uśmiech, moi drodzy! Team of the Season piłkarz 2,1%? Coś te procenty na matematyce chyba tam jej nie uważali. Portugalia! Prawy pomocnik, Benfica, pizza, zjadłbym. Dobra, moi drodzy, zanim kolejna paczka, no to trzeba założyć odjazdowe okulary, bo kto ma pomóc, jak nie one, trzeba jakoś szczęściu pomóc, próbujemy wszystkiego po kolei, szeptem się nie da, może okulary przyniosą szczęście, moi drodzy państwo, ojojoj, nie, cóż. A w okularach trafiłem Mario Fernandeza. Nie no, co to jest, panie, co to jest? No to nie, to się nie da, to trzeba założyć inne okulary, bo to... O, a zobaczmy w takim razie, kogo trafimy w tych okularach. Moi drodzy państwo, ojojoj, a nie, mnie tu strollowali tą kartą Champions League. Już lekko ciśnienie powędrowało do góry, ale to świadczy o tym, że one coś tam mają szczęście do tego, żeby trafiać jakieś specjalne karty. A teraz, tutaj, w tej paczce! Będzie walkout. Walkout z Niemiec. To już fenomen. Środkowy pomocnik. Toni Kroos. 90. Było kiedyś chyba, a teraz jest 88 po prostu. Czyli, ale trzeba przyznać, że te okulary to fajny kolego. No, Pinola jeszcze jest. Witam. Ladies and gentlemen, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, teraz czas na ostatnią paczkę w dzisiejszym odcinku. Nic tu więcej chyba się nie wydarzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. 350 FIFA points. Ostatnie póki co leci. A tu. Jermolenko, Ukraina, West Ham, prawa pomoc, 79, elo. Lecimy tym, ja przecież nie masz szans, żeby w taki tra... Dobra, złota paczka, proszę, proszę, na zakończenie 150 FIFA pointów. Tak mnie kusi, uff, żeby tu wiecie coś porobić, ale zobaczmy, na sam koniec, taka na pożegnanie. Żegnamy się, Manu Garcia. No i cóż mi pozostało, moi drodzy, 12 tysięcy prawie FIFA points wydane. Karty Team of the Season so far, niestety jak nie było, tak nie ma, ale mam nadzieję, że będzie u was, bo zostawicie łapkę w górę i subskrypcję i to właśnie przyczyniło się do tego, że Team of the Season so far jest w waszym składzie. Jak tak jest, koniecznie dajcie o tym znać w komentarzu. Na dziś ode mnie to tyle, ale z uśmiechem kończę ten odcinek, no bo to jest tylko FIFA, to jest tylko gra, tak? Życzę wam miłego dnia, szczęścia w paczkach i widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach, moi drodzy. Do zobaczenia, cześć!